właśnie, tu jest taki fragment. 16 października 1932 roku. 20 lat. Do moich pesymistycznych poglądów na świat doskonale pasuje lektura dzieł Żeromskiego. Właściwie dlatego je czytam, aby podtrzymać i tak zresztą ugruntowany mój nieufny stosunek do świata. Żeromski widzi dużo na nim złych rzeczy, tak jak i ja. Chociaż rozumiem to doskonale w bez porównania szerszym zakresie, ale aby widzieć to, co i on, muszę patrzeć przez jego oczy i patrzeć na to, co i on kiedyś patrzył, na nagą prawdę. Pokrewną duszą według mnie jest Zapolska. Szukajmy w jej dramatach tylko prawdziwej prawdy życiowej. Czy ona jest wesoła, z humorem? Przeczytajmy Pannę Maliczewską, Małkę Schwarzenkopf, Jojnę Firulkes, Moralność Pani Durskiej, a to stanie za dowód. Te dzieła trafiają mi do przekonania i potwierdzają słuszność moich zapatrywań. Przedwiośnie nawracanie Judasza trącą o kwestię komunizmu. Tak jakoś się złożyło, że dużo o tym rozmawiałam z jednym komunistą, łagodnym barankiem. I co napotkałam na człowieka, to komunista. Nigdy bym nie pomyślała. Idea komunizmu jest bezsprzecznie najpiękniejszą i najwspanialszą. Miłość, równość, braterstwo, przecież to nie uchybi nawet naszej religii. Tak, ale droga do tego celu jest mniej idealna. Niech no bogacz zrówna się z biedakiem, ale tak z własnej chęci. Twardy orzech do zgryzienia. Co dziwnego, to komunista, człowiek zawsze biedny, z małymi wyjątkami, pragnie posiąść posiadane dobro zamożnego człowieka. Czyli po prostu chce zrobić zamianę. Z komunisty robi się zawodowy posiadacz. Z posiadacza komunista, gotowy do rżnięcia, zabijania. Nie, to nie dla mnie. Raczej socjalizm, choć i tu głównie myśli Marksa silnie spaczone. Nie chciałabym, aby moje zapatrywania polityczne miały wykluczyć wiarę w Boga. A tak chcą socjaliści. Nie ma co gadać. Religia dużo daje człowiekowi. Socjalizm podporę duchową chce wytrącić. Chcą polepszyć byt robotnika. Tak? Bo jest biednym, źle odżywionym. Przecież popijają sobie biedacy skażonym spirytusem. W brudzie, chłodzie, kryzysie. Właśnie tu, żeby zapanował komunizm. I żeby bogaci pomagali biedniejszym. Są bezwarunkowo tacy, są. Komunizm czasowy musi zapanować. Ewentualnie to samo, tylko inaczej nazwane. Ale zrobić wszystkich komunistami? Rewolucja. Nie, bezsensowne. Chociaż nie widzę drogi do poprawy, ale przecież komunizm to jabłka na wierzbie, to szklane domy z przedwiośnia. I tak powoli.